Witam serdecznie. Dzisiaj wywiało mnie, tak jak mogą Państwo zwrócić uwagę. Wyłania się już widok przede mną. Znajduję się w Berlinie. Nie powiem, dosyć urokliwe miasto, chociaż pozostawia wiele do życzenia. Do najczystszych na pewno nie należy to miasto. Co chciałem tu Państwu pokazać? No na pewno jest to ratusz, iglica. Właśnie ta wieżyczka, która jest tu przede mną, ona mierzy aż 368 metrów wysokości. Z iglicą, wieża telewizyjna, ratusz, Alexanderplatz, jak to wszystko wygląda. Tak więc proszę rzucić okiem, jak to wygląda z mojej perspektywy. No jest to ruch, jak to na duże miasto przystało. Tak? Około 4 milionów ludzi tu mieszka, tak więc jest to dosyć głośne miasto. Wspomniany już wcześniej ratusz, wieża telewizyjna oraz ładne pozostałe budynki. I troszeczkę przyspieszymy chód, który nie jest taki wolny w moim wykonaniu. Troszeczkę lat już zwiedzam, troszeczkę się zdążyłem wyrobić. Też chciałem Państwu pokazać. Na pewno parę tu pięknych budowli, które się już wyłaniają. Pokrótce, mi się podoba, mam nadzieję, że Państwu też. Co chcesz powiedzieć? Na pewno już zdążyłem zwiedzić mur berliński. Myślałem, że jest nieco więcej do zobaczenia, chociaż no podoba mi się. Nie powiem, że nie, no nie mogę powiedzieć, no podoba mi się. No Berlin ma swój styl niepowtarzalny. Multieuropejskie miasto. Dużo się dzieje. Od samego rana, jest sobota, bardzo wcześnie. Bardzo wcześnie tutaj ludzie zaczynają dzień, tak widzimy. Jakoś to wszystko ma ręce i nogi po prostu. Idę dalej zwiedzać, mam nadzieję, że pokrótce spodobał się ten filmik Państwu i moim przyjaciołom. Zawsze wiecie, że dużo lubię zwiedzać, podróżować i kolejny raz wywiało mnie tym razem do Berlina. Pozdrawiam wszystkich, życzę udanych wyjazdów i dużo zdrowia. Standardowo. Trzymajcie się.